To jest kolejny wyjątkowy sezon. Myślę, że ten sportowy niedosyt pewnie wam towarzyszy. Natomiast kiedy już troszeczkę emocje opadną, to ten brązowy medal z pewnością będzie smakował tak jak te poprzednie, czy właśnie jeszcze bardziej wyjątkowo? No tutaj wiadomo, że niedosyt jest, ale no też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. No, nasza drużyna była mega silna w momencie, gdy był tutaj Truls Moregard i wiadomo, że on brał na siebie ciężar tych pojedynków, co było widać w Działdowie. Jeżeli nie było Trulsa, Wladisław Ursu, no nie ma jeszcze takiego doświadczenia i takiej pewności siebie i no, przegrał wygrany pojedynek z Yoshidą, bo gdyby tamten pojedynek wygrał, wynik mógłby być 3-1, 3-2 i tutaj mogłoby się dziać naprawdę dużo, bo to, co dzisiaj grał Taku Takakiwa, to, co grał dwa dni temu, no to dwóch różnych zawodników i mówię, no my nie graliśmy ze swoim liderem, no niestety, no nie mogliśmy go ściągnąć, nie mamy takich możliwości, jak ma Działdowo, które no dwa razy ściągało tutaj zawodnika i też z Chin go ściągnęli z dnia na dzień. No niestety, no ale z drugiej strony mówię, to jest kolejny medal dla naszego klubu, dla naszego miasta, no naprawdę życzyłbym sobie, aby no co roku kluby, bydgoskie kluby miały takie osiągnięcia i naprawdę naprawdę też był ciężki pojedynek z Suchedniowem, różne też mogło się skończyć, gdyby wtedy Truls do nas nie dojechał też w nocy, w ten sam dzień, który był mecz, też mogłoby być różnie, no pomógł nam, zdobył komplet punktów, no a teraz niestety nie mogliśmy skorzystać z jego gry, no ale co cieszy, no cieszy to, że Wladisław Ursu pokazał, że tutaj, że no myślę, że w przyszłym sezonie już będziemy mogli na niego liczyć we wszystkich momentach i będziemy mógł grać spokojnie jako lider, bo no bo dzisiaj to, co pokazał tutaj w meczu z Yoshidą, a potem z Jakubem Dejasem, to jest tenis już naprawdę, no to nie przez przypadek awansował na Olimpiadę. No właśnie chciałem o Wladisławie Ursu powiedzieć, bo to ewidentnie był frontman w tym sezonie, jeżeli chodzi o gwiazdę Bydgoszcz i chciałem właśnie z tobą porozmawiać na temat tego, czy twoim zdaniem, nawet nie czy twoim zdaniem, tylko jak bardzo dojrzał Wladisław Ursu w tym sezonie? No na pewno dojrzał i to co pokazał teraz na eliminacjach do Olimpiady, no to pokonał no naprawdę wyśmienitych zawodników. No mówię, tutaj parę lat temu to naprawdę no kiedyś mogę opisać, jak różni trenerzy, zawodnicy śmiali się, że ja ściągnąłem zawodnika z Mołdawii, że on tutaj mało co wygra, a dzisiaj trzeci rok z rzędu jest w pierwszej trójce. Jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Jedzie na Igrzyska Olimpijskie i dzisiaj wszyscy się go boją. I już nawet dochodzi do sytuacji, że zawodnicy kreczują, żeby z nim nie grać. To pokazuje, jaki to jest mocny punkt i jaki to jest mocny i solidny zawodnik. A ja się z tego bardzo cieszę, no bo mówię, no ja nie ukrywam, że tutaj no bardzo dużo czasu, bardzo dużo rozmów prowadzę z Wladisławem Ursu, żeby jak najbardziej go tutaj przygotować do tego grania. No i to dzisiaj też było widać, bo jak chciałem dzisiaj tego pojedynku z Yoshidą, bo powiedziałem mu, że Wladi, ty nie możesz po prostu już na tym poziomie przegrywać, no można powiedzieć, z wiekowym zawodnikiem. I tutaj no, dzisiaj pokazał, że zrewanżował się i naprawdę to mnie cieszy. I Artur Grela też dzisiaj grał bardzo dobry mecz, pierwszy set fenomenalny, no to co dzisiaj zagrali Grot z Takakiwą, no naprawdę można było tylko klaskać i no mówię, no mecz dzisiaj no 3 godziny 50 minut i też no muszę podziękować kibicom, którzy no mogli iść, bo wiedzieli, że po drugim meczu już jest po wszystkim, a siedzieli, dopingowali, no naprawdę jestem dumny z całego tutaj wydarzenia, z wszystkich i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego kolejnego medalu. Nie chcę tutaj wymieniać, bo mogłem kogoś pominąć, ale po prostu no każdy wie, kto się przyczynił, także wszystkim dziękuję.